Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Miedziowe Zagłębie Motoryzacji i dzisiaj przed Wami samochód klasyczny Volvo P120, konkretnie P121, popularnie nazywany Volvo Amazon. Samochód jest z 1966 roku i posiada dwulitrowy, oczywiście benzynowy silnik, a razem ze mną jest właściciel tego samochodu, Krzysiek. Cześć wszystkim. I razem wspólnie postaramy się dzisiaj opowiedzieć coś o tym samochodzie. No przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest to samochód, którego produkcja rozpoczęła się w 1957 roku i trwała aż do lat 70., do początku 70. lat. Dostępne były czterodrzwiowe sedany, dwudrzwiowe coupé oraz samochody w nadwoziu kombi. Tutaj widzimy nadwozie coupé, tak? Tak, to jest. Ja mam taką prośbę, stanę sobie z lewej strony, żeby Cię było lepiej słychać. I jest to samochód na jednym gaźniku, tak? Tak, na jednym gaźniku. Tam były różne wersje dwugaźnikowe, te gaźniki też były różne, ale to jest na jednym gaźniku. Mhm. 2 lata już jesteś właścicielem, tak? Tak, tego samochodu? 2 lata i kilka dni. Zakupiony w czerwcu 2018. Ja go przywiozłem ze Śląska, a na Śląsk on trafił z Holandii. I w Polsce poprzedni właściciel miał go też około 2 lat, a właśnie sprowadził go z Holandii. Co Cię motywowało, żeby kupić? W ogóle polowałeś na Amazona, czy po prostu trafił się i pojechałeś, zobaczyłeś, kupiłeś? Jak to wyglądało? Ja ogólnie szukałem między innymi też Volvo 740. Mhm. Gdzieś tam trafiłem modelowo na Amazona. No i tak sobie zacząłem szukać takiego auta. Gdzieś tam brane pod uwagę były auta z Holandii, ze Szwecji, żeby sprowadzić. Ale na tego trafiłem tak naprawdę przypadkowo, bo on nigdzie nie był wystawiony. Ja wrzuciłem informacje na różnych grupach na Facebooku, że szukam takiego auta. Odezwał się człowiek, który napisał, że jego znajomy ma i może będzie chciał sprzedać. No i tak drogą pantoflową zdobyłem kontakt do tego człowieka, wymieniliśmy się wiadomościami, jakimiś tam zdjęciami, no i pojechałem, zobaczyłem, no jest. Samochód jest w kolorze zielonym, tak? Tak. Posiada bardzo dużo elementów chromowanych, typowych dla tamtych lat. Bak, znaczy w zasadzie to jest wlew paliwa, tak, zlokalizowany jest z tyłu. I powiedz mi, ile kilometrów w ogóle zrobiłeś, tak? Pi razy drzwi oczywiście w ciągu tych 2 lat. Trochę ponad 4000. Mhm. Zaraz po zakupie to auto zrobiło na kołach 300 km. I to tak. Spory dystans, jak na spory dystans i trasą, nie? Taką tak naprawdę cały czas autostradą. Więc prędkości też były osiągane. No, 130 na godzinę auto jechało, wyprzedzało nowe samochody. Nie było problemu. Nie było problemu i robiło to duże wrażenie gdzieś tam na innych, szczególnie tych wyprzedzanych, że takie coś dziwne. No, że wyprzedza. Taki dziadek, takie nowe auta wyprzedza, więc poradził sobie, dojechał bez problemu. No i mówię, 4000 km, trochę ponad 4000 km ja przez te 2 lata tym autem zrobiłem. Dosyć dużo gdzieś tam, jak wyjeżdżam przejechać się po Legnicy w fajną pogodę, w weekend, to zdarzało mi się po samej Legnicy zrobić około 100 km. No 100 km to tak naprawdę chwilę człowiek się zakręci i nagle ta stówka pęka, nawet nie wiadomo kiedy, prawda? No dzisiaj jadąc tutaj razem z Krzyśkiem przejechaliśmy kilka kilometrów w poszukiwaniu miejsca do tego nagrania. No i spotkaliśmy się już z kilkoma tam życzliwymi uśmiechami, kciukami w górę. No. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale było kilka takich momentów. No ludzie jednak widać, że bardzo pozytywnie reagują na ten samochód, zwłaszcza osoby starsze, tak? Które zapewne jakieś tam mają przyjemne wspomnienia. No jakby to jest powrót do takich lat młodości, tak? Tak. I tak jak mówisz, przy każdym wyjeździe gdzieś tam zawsze ktoś się uśmiechnie, jakiegoś tam lajka da.
podczas jazdy. Czasami się zdarza, że na światła ktoś tam szybę opuszcza, zapyta, który to rocznik, co to za auto w ogóle, no bo... Volvo tak, raczej takie starsze, bardziej jest kojarzone z kanciastymi samochodami, tak? To też, a tego różne są zapytania, czy to jest jakaś syrena taka dziwna, czy to jest jakaś Wołga, no... Warszawa pewnie też niektórzy myślą, różnie, bo to takie tak, okrągłe. Różnie się zdarza, mało kto gdzieś tam rozpoznaje, nie przeczy... dając sobie, że to jest Volvo. No tak, jest duży, wyraźny napis tutaj, proszę bardzo, z przodu. Volvo, drugi znaczek mamy tutaj na tych chromach. Tak, i jest też ten B20 oznaczenie od silnika, czyli dwulitrowego. Dwulitrowy silnik benzynowy, tak, na jednym gaźniku. Bo generalnie jest to P120, czyli ostatni tak naprawdę ten samochód z nomenklaturą na początku z literką P. Później już były 140 i inne już też kanciaste, tak? Tak. I zmieniło się oznaczenie, ale i też stylistyka Volvo. Tak, bo później już właśnie przechodziły w te Volvo 160, 164. Miało, już było budową takim kanciakiem, ale lampy jeszcze miało okrągłe. A później już była 200, czyli te już typowe takie kanciaki 200, 700, później 900. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak taki samochód wygląda w takich detalach. Zacznijmy od kół, standardowo jak dla mnie. Nietypowe opony w rozmiarze, gdzie ten rozmiar był tutaj, 165 na 80 na 15, czyli są 15. Klasyczna, bardzo ładna linia coupe. Tutaj z taką charakterystyczną przysłoną, tak? Tak, to nie jest oryginalna, ona jest dokładana. One też często były w garbusach zakładane. Ona występuje w różnych kolorach. To akurat jest pod kolor, gdzieś tam pasuje pod kolor auta, ciekawostka. Jest zielona, nie wiadomo, czy to uwagę, widać. Jak staliśmy na światłach, czerwone nie jest widoczne przez nią, jak się stoi na światłach. Nie zwróciłem uwagi. Jak się zapala zielone, to jest fajnie widoczne, wiadomo, że można je. Aha, czyli jak nic nie widzimy, to lepiej po prostu nie ruszać, tak? Tak, no dokładnie. Dobra. Klasyczne nadwozie w stylu coupé, tak? Bardzo ładne, podoba mi się, zwłaszcza powiem Ci, podoba mi się tutaj ten tył, nie ukrywam. Jest dużo elementów właśnie chromowanych. Zobaczmy, jak wygląda silnik. Otwórzmy sobie maskę. No i pod tą ciężką, stalową, aczkolwiek otwieraną z wielką łatwością pokrywą silnika, czy tudzież zwaną maską, ponieważ otwierana jest ona na takich, zobaczcie, sprężynach. Kryje się dwulitrowa jednostka ustawiona wzdłużnie, napędzająca koła tylne, tak? Kiedyś to był standard. Kiedyś to był standard, dzisiaj wiadomo, ze względów konstrukcyjnych producenci stosują silniki, które napędzane są, napędzają koła przednie i ustawione są poprzecznie. Dlatego też, żeby po prostu mniej tego miejsca taki silnik zajmował i więcej miejsca było w środku. Tutaj mamy samochód jeszcze na gaźniku. Tak? Tak, gaźnik, czyli to jest coś ten tutaj. Element, tak. Dokładnie. Mamy też, widzę tutaj z prawej strony, to jest kopułka, tak? Tak, kopułka z palcem rozdzielacza w środku. Tutaj mamy odmę, pompka paliwowa z dołożonym tym filtrem, już taki współczesny, bo ogólnie go nie było. Tutaj mamy prądnicę z regulatorem napięcia. No i co jeszcze z takich rzeczy? Tutaj miejsce na serwo, którego na tą chwilę nie ma, ono... Jest przystosowane, widzę, tutaj są otwory, tak? Tak. Płyn do spryskiwaczy. Płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy. Nowoczesny, współczesny akumulator. Tak. Także akumulatorek dosyć jest. Duży 70. No i tu wielkiej filozofii nie ma tak naprawdę. Dokładnie. Prosto, przejrzyście, można rękę wsadzić, widać podłogę, w sumie to jezdnie. I tyle, tak? Tak, bezpieczniki też nie tak jak w współczesnych autach, wszystkiego dużo, tylko cztery główne bezpieczniki w tej małej puszce. I to tyle tak naprawdę. I to by było na tyle. Tutaj z ciekawostek tabliczka, która jest z oznaczeniem na środku, które jest 94, to jest kod lakieru. I według specyfikacji to jest właśnie taki zielony, jak jest na aucie. Tutaj druga ciekawostka, tabliczka, która jest tutaj na boku z numerem, to jest
która to jest sztuka wyprodukowana. Może się kiedyś komuś przyda, nie? Za 30-40 lat gdzieś kiedyś na filmik. Tak. Ogólnie jest w internecie, to nie jest polska strona, ale można wrzucić zdjęcia swojego auta, wpisać tam, jaki to jest, która to jest sztuka i dosyć taka bogata jest ta strona i ta baza. Baza i tych jest, samochodów, no tak? I tego nie ma tam jeszcze w historii, dopiero jak gdzieś będę wrzucał zdjęcia tego auta. No bo sprawdzałem tego numeru, na szczęście tam nie ma wprowadzonego, że ktoś już ma i no a poprzedni właściciel widocznie się w to nie bawił. Zobaczmy jeszcze tylko szybko, jak wygląda bagażnik i przechodzimy do wnętrza. Bagażnik no, w takich bardzo nieregularnych kształtów, jak na dzisiejsze standardy. Tak kiedyś te samochody wyglądały. Mamy tutaj koło dojazdowe. Otwierane jest, normalnie trzyma się, jak sami widzicie. Ciężka również ta pokrywa, aczkolwiek te siłowniki, które nie są oryginalne, pomagają tutaj w otwieraniu. No i bardzo charakterystyczne jest to właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj mamy wlew paliwa. Widzicie, tutaj nawet jest dalsza jego część i bak jest od razu zlokalizowany tutaj pod podłogą, tak? Zobaczmy sobie, jak wygląda wnętrze tego klasycznego samochodu. Klamki bardzo charakterystyczne, żeby dostać się do wnętrza, musimy tutaj otworzyć, nacisnąć ten przycisk. Klamka jest metalowa, zimna, sztywna. Same drzwi są masywne. Po otwarciu ich widzimy wnętrze, które wykonane jest z naturalnej, naprawdę mięciutkiej, bardzo przyjemnej dotyku skóry. Same drzwi, zwróćcie uwagę, są dość cienkie. W współczesnych samochodach może drzwi inaczej. Może te drzwi są bardziej, same drzwi są węższe, natomiast te części wykonane z plastiku są po prostu grubsze. Tutaj, tak, tutaj te obicie jest po prostu tylko takie dosłownie ozdobne, tak? Drzwi się składają z drzwi, nie z obicia. Minimalistyczny schowek, coś taka namiastka tych dzisiejszych współczesnych schowków, które są tutaj przeciągnięte wzdłuż całej długości. Również minimalistyczna klamka. To jest do otwierania drzwi, tak? Natomiast tym to jest taki, no można powiedzieć, korbotronik, otwieranie. No i sterowanie lusterek, które odbywa się oczywiście manualnie. Otwieranie szyby. A, to nie jest, jej, faktycznie, to jest otwieranie szyby, dobra, popełniłem błąd. Tak, jest to, bo tak, faktycznie, te szyby w ogóle składają się z dwóch części, tak. Coś, co nie jest oczywiste w dzisiejszych czasach. Znaczy, inaczej, w dzisiejszych czasach po prostu szyby są z jednego elementu, tak? Natomiast jeszcze w polskim Fiacie pamiętam, że tak, takie szyby również, tak, były takie szyby wykonane. Dobra, przejdźmy właśnie do tego wnętrza, wsiądźmy sobie do środka. Generalnie jeszcze może zanim wsiądę, na tutaj progu mamy taki dumny napis Volvo, taka duża metalowa listwa zaczynająca się w tym miejscu, ciągnąca przez cały próg. Fotele, które są, tak jak powiedziałem, wykonane z bardzo miękkiej, naturalnej skóry. Czy wiesz, jakby z czego składają się te fotele? Czy to są sprężynowe, tak? Tak. To są sprężynówki, dlatego też jak wsiadamy do środka, no to po prostu ja się tutaj zapadam. No i z samego miejsca powiem Wam szczerze, że jest tutaj wystarczająco. Samochód, z tego co pamiętam, ma 1,60 m szerokości i tak naprawdę porównując do współczesnych Volvo, to nawet najmniejsze C30 jest o 20 cm szersze. Z tego co się wcześniej orientowałem, także no... Ten samochód jest porównywalny z Fiatem 125P, aczkolwiek auto jest dłuższe od Fiata o 20 albo 10 cm, teraz już nie pamiętam. Swoją drogą z Fiatem kojarzą mi się również tutaj te zegary. Kierownica z bardzo cienkim wieńcem, elementem tutaj chromowanym i dumnym oczywiście napisem Volvo. Co więcej, obrotomierz, który nie jest seryjny, ale tu wcześniej jest, rozmawialiśmy, tak, jest bardzo często dokładany. Mhm. Przez... Najczęściej właśnie na desce, ale gdzieś tam między innymi pod deską, tutaj jak jest przełączniki nawiewów, często tam jest też wkładany. Tutaj w tym miejscu, tak? Tak, tak, jest dokładany tam, ale mówię, najczęściej na desce u góry. Mamy też tutaj, jest chyba jakaś popielniczka, tak? Popielniczka, radio.
radio już współczesne, na obecne fale i nowoczesne, bo ma wejście na USB gdzieś tam z tyłu, tylko stylistycznie troszeczkę takie starsze przypomina. Mhm. Mamy tutaj także taką dźwignię kierunkowskazów. Kierunkowskaz w prawo, kierunkowskaz w lewo. Bardzo długa dźwignia zmiany biegów z dużym luzem, no, charakterystyczna dla tamtych lat. Tak w zasadzie jak w jakim klasyku bym nie siedział, to zawsze kojarzy mi się właśnie, że ta dźwignia tak lata. Ale to też wynika, że ona jest strasznie długa, więc ten luz jakby się powiększa, nie? Wraz z długością. Co jeszcze jest bardzo ciekawą rzeczą, tu możemy zobaczyć w ogóle teraz tą przysłonę taką żeby nie oślepiała, tak? Taka przeciwsłoneczna, zielona osłona. I co, na co ja zwróciłem uwagę, jak wsiadłem? Pasy bezpieczeństwa, które są, zobaczcie, żeby zapiąć pasy, musimy zdjąć je tutaj z takiego uchwytu i oczywiście ściągnąć je, bo to nie są pasy, które się same napinają. Ściągnąć je tutaj przez klatkę piersiową i wpinamy w to miejsce. I teraz są te pasy zapięte. Odpinamy w ten sposób, odwieszamy. Aczkolwiek pasy są już trzypunktowe, jak to się mówi, tak? Czyli mamy jeden punkt, to jest ten, który jest zaczepiany w tym miejscu. Drugi punkt to jest tam, gdzie pas jest przymocowany, a trzeci punkt to jest ten. Czyli to nie są tak zwane biodrówki, które na początku z tyłu są pasy biodrowe? Nie, w ogóle nie ma. Z tyłu w ogóle nie ma pasów, ale do tyłu sobie za chwilę też przejdziemy. Żeby dostać się do tyłu, trzeba złożyć oparcie, tak? Składamy oparcie w ten sposób. No, miejsca zapewne dużo tutaj nie ma. Samo wsiadanie jest dosyć utrudnione, aczkolwiek jest możliwe. Właśnie, siedzenia w ogóle nie posiadają zagłówków, tak? Zagłówki jeszcze w tamtych latach nie były chyba powszechnie stosowane, bynajmniej nie w tym modelu, aczkolwiek tu wcześniej rozmawialiśmy. Są wersje, tak, które miały zagłówek. Mam między innymi 122S, które było, i była też wersja 123 GT. Te fotele były bardzo zbliżone taką strukturą, ale nawet inna regulacja była, taka bardziej zaawansowana, i one już też miały zagłówki. Ale dokładnie jak to wyglądało, czy one były fabryczne, czy ktoś tam sobie je dokładał, szczerze mówiąc nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Za to w tym modelu Volvo zaczęło stosować pasy bezpieczeństwa, tak? Bo właśnie o tym zapomniałem jeszcze powiedzieć. Pierwszy model, w którym seryjnie te pasy były stosowane, i to jest właśnie Amazon. Dokładnie, także to jest przełom w dziedzinie bezpieczeństwa, tak? No, tak, pierwszy historia model, motoryzacji. Tak, to. Historia motoryzacji. Możecie sobie przeczytać, że właśnie w tym modelu pierwszy raz zastosowano pasy bezpieczeństwa i co ciekawe, tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, Volvo zdecydowało się tą koncepcję, czy jak to patent, tam nazwać, czy ten patent, tak? Udostępnić bezpłatnie. Dokładnie. Innym producentom. Żeby poprawiając bezpieczeństwo tym samym. Dobra, odpalamy. W ogóle najpierw zapnę pasy. Najpierw zapniemy sobie pasy. O, w ten sposób. Teraz trzeba ściągnąć. Jakoś to się tak robiło. Potem będziesz musiał sobie pozmieniać. Dobra. Sprzęgło, nie wiem, czy sobie bliżej tego fotela w ogóle nie dam jeszcze. No, teraz jest super, dobra, teraz siedzę tak. W ogóle miejsca ile jest? 4 palca, dużo. Dobra, na razie tak będę ostrożnie i... Ręczny jest, tu jest ręczny, właśnie, tu jest ręczny, czyli tak jak w ogóle, bo w nowszych Volvo i w moim S80 było w ogóle taki ręczny, no nożny, znaczy no nożny, nie ręczny. Dobra, puszczamy ręczny. Dobra, światło nie włączamy. I jedyneczka. Takie to wsteczny jest. O, teraz jest jedynka. Trzeba gazu też dodać, nie? Nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. W ogóle miałem obawę, że będę miał problem z ruszeniem. Ale kurde, jaka to jest potężna kierownica. Wow. Masakra. No, hamulec faktycznie taki trzeba. No, inaczej działa. No, trzeba brać poprawkę.
Dobra, przejdziemy się w jakieś takie najlepiej miejsce. Układ kierowniczy bardzo, no nie ma wspomagania, tak to czuć. Nie ma wspomagania. Przypominały mi się czasy mojego Golfa dwójki. A pojechałbym w jakieś takie, jak najmniej aut, żeby było, bo jednak nie chcę brać udziału w takim... mam jedynkę? Nie. Nie, była jedynka. Dobra. A pojedziemy sobie tutaj. No powiem wam szczerze, że jazda, już w ogóle pierwszy moment, bo to dopiero co jak ruszyłem, to jest po prostu... No mam uśmiech na twarzy. Jest coś innego. Jest głośno, ale jest fajnie. To wszystko chodzi tak, z takim oporem. W ogóle samo uczucie trzymania kierownicy jest w ogóle, nie wiem, czymś nie do opisania. Ciężko mi jest w ogóle to opisać. Ale myślę, że każdy, kto na moim miejscu by dzisiaj tutaj siedział, to miałby wielką radość z tego, z tej przejażdżki. Lusterka są wręcz, no tak jak tutaj Krzysiek mówiłeś, że ty w tym lusterku widzisz jakieś tam no barierki, tak? Ja mam to samo, nic nie widzę w tym lusterku. W tym coś tam, jak się tak odchylę, to faktycznie jest widoczne. Lusterko wsteczne, takie również malutkie, ale jest. Nie widzisz się w lusterku z kamerą tutaj? Nie. No to dobrze, bo nie będę musiał potem pikselować. Hamulce są, no trzeba brać poprawkę, są bardzo słabe. Chociaż wiadomo, jak na tamte lata pewnie były dobre. No tu jest jednak... jeszcze kwestia bębnów, które już mają mało materiału w środku, a były teraz toczone, bo były tam lekko krzywe w środku, więc tego materiału też automatycznie zostało zebrane. No i na nowych, takich świeżych też na pewno by to inaczej funkcjonowało, bo wszystko tłoczki, te wszystkie elementy są nowe, więc tutaj pozostaje kwestia tylko bębnów. Rozumiem. To mi jeszcze mówiłeś, że pod lewą stopą mamy przycisk od włączania halogenów, tak? Tak. Są halogeny, to jest taki przycisk właśnie typowo nożny. A te halogeny, one były standardowo, czy to... Nie, to są dokładane. Dobra, teraz czekamy na zielone światło. W ogóle podjechałem trochę za blisko. Faktycznie jednak ta przednia szyba jest, tak teraz zwróciłem uwagę, dość minimalistyczna i pionowo postawiona, tak? W tych nowszych autach faktycznie jest ta szyba większa, o lepszej widoczności. Tutaj jesteśmy troszeczkę tak zabudowani. Czuję się jak w takim amerykańskim trochę samochodzie. No, szyba jest malutka. Jest malutka, ale no w tamtych latach było to normalne, tak? Jakie masz plany związane z tym samochodem? Myślisz o sprzedaży, czy raczej nawet nie dopuszczasz tej myśli do siebie? Nie, sprzedaży na pewno nie. Myślę, że dożywocie już u mnie. Teraz mechanicznie trochę rzeczy zostało zrobionych, szczególnie w zawieszeniu. Na zimę na pewno remont silnika, czyli wyciągnięcie całkowicie tego silnika, zrobienie planowania głowicy, wszystko te tłoki, pałki, żeby było świeże, żebym ja wiedział, że mam to zrobione i że to wszystko jest świeże, więc na pewno. No i później kosmetyka, czyli wymiana jakichś tam uszczelek przy drzwiach, przy szybach, tak żeby auto, żebym ja miał pewność, że ono mechanicznie jest w 100% sprawne, tak? W 100% sprawne, wizualnie też, żeby je poprawić, no bo drobnych rzeczy, które są teraz widoczne, czyli jakieś tam obicia, gdzieś tam jakieś drobne ogniska rdzy, które wychodzą. Teraz tego nie robię, bo w przyszłości na pewno ta blacharka też całościowo będzie robiona, więc wtedy to wszystko zostanie kompleksowo od A do Z zrobione. Czyli to nie jest tak, że tutaj coś wymaga zrobienia w tym silniku? Na tą chwilę tak naprawdę nie. Tylko robisz to po prostu już, żeby mieć zrobione, no po prostu odbudowujesz ten samochód, tak? Tak, no bo nie wiem, kiedy to było robione, czy w ogóle było robione gdzieś tam kiedyś, więc ja chcę to zrobić dla siebie, właśnie żeby mieć 100% pewność, że jest zrobione. Ja wiem kiedy, wiem jak było zrobione i myślę, że będę miał spokojniejszą głowę. Czyli dobre podejście, lepiej zapobiegać, aniżeli potem w którymś sezonie okaże się, że jest lato, zaczyna się sezon, a tu nagle jakaś awaria, usterka i, no i lipa, nie? Bo samochód niedostępny, a no w zasadzie klasykami ludzie zajmują się na zimę, tak? No dokładnie. I tutaj właśnie też na zimę jest ten plan, żeby ten silnik wyciągnąć i zrobić, bo teraz troszeczkę korzystałem, że był ten wirus,
też miałem trochę więcej wolnego czasu i mogłem zająć się w zaprzyjaźnionym warsztacie z moim kolegą zrobieniem tego zawieszenia, więc korzystaliśmy. Powiedz jeszcze o dostępności może części, jak to wygląda cenowo, masz jakieś doświadczenia? Dla kogoś, kto chciałby kupić taki samochód, niekoniecznie już w dobrym stanie, ale i też no, dużo osób szuka takich samochodów do odbudowy, tak? Ogólnie jeśli chodzi o schematy, to no, o czym rozmawialiśmy, schematy z opisem wszystkich części, one są w internecie dostępne, oczywiście nie są po polsku, ale są. Jest tam opisana tak naprawdę każda część. Każda część ma swój numer i dosłownie jest to każda śrubka, która jest opisana. Po tym numerze na stronach, które typowo zajmują się sprzedażą części do tych aut, między innymi właśnie do Amazona. Po tych numerach części można sobie je wyszukać. Jest taki sklep, on jest niemiecki, oczywiście nie robimy tutaj żadnej reklamy. I oni mają chyba wszystkie części dostępne, a na pewno większość. I właśnie po tych numerach można to znaleźć. W Polsce są takie dwa sklepy internetowe, które też są zaopatrzone. Oni się chyba między innymi w dużym stopniu właśnie zaopatrują w tamtym zagranicznym sklepie. Ale też te części są dostępne. Część jest na miejscu. Na większość jakichś takich, które są droższe, to na pewno sprowadzają je na zamówienie, więc tutaj osoba, która chce zamówić, ma możliwość wyboru, bo może sobie zamówić to w Polsce, a może samemu zamówić na stronie zagranicznej. No i też sporo części używanych. W Polsce nie ma tego dużo, ale gdzieś tam na stronach zagranicznych też sporo części używanych można dostać. Cenowo różnie, ale większość tych rzeczy już ceny są troszeczkę wyższe, za niektóre te ceny, delikatnie mówiąc, są lekko przesadzone, jeśli chodzi o wysokość ceny. Sporo rzeczy też można szukać, jeżeli oczywiście nie potrzebujemy czegoś na już, szukać osób, takich tak zwanych przemyślników, którzy pewne rzeczy dorobią, ja też z tego korzystałem, więc można, tylko po prostu trzeba poświęcić trochę czasu, poszukać, popytać takich osób i na pewno wszystko jest gdzieś tam do załatwienia, do zrobienia. Czyli reasumując, to ceny tych części no tanie nie są, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość, to te Volvo wcale one tak jakby nie są strasznie drogie, nie? Porównując chyba do jakichś Mercedesów z tamtych lat. No nie, ceny tutaj za auta takie do jazdy, które gdzieś tam nie wymagają od razu jakichś nie wiadomo jakich dużych prac, nie są duże. Nie jest tych aut, co prawda u nas w Polsce, dużo dostępnych, co jakiś czas coś się pojawia, ale na zagranicznych portalach z ogłoszeniami jest tego dużo więcej. Rynek holenderski jest dosyć bogaty, niemiecki również, no oczywiście Szwecja. Jest tych aut sporo tam dostępnych w różnym stanie. No oczywiście ceny też są różne, więc trzeba po prostu szukać. Ja nie ukrywam, że cenowo tutaj bardzo fajnie trafiłem, jeśli chodzi o ten samochód. I w nim tak naprawdę na już nic nie było takiego do roboty. Porównując z cenami gdzieś tam na rynkach zachodnich, Holandia czy Niemcy, no to bardzo korzystnie kupiłem ten samochód. Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy by był zainteresowany zakupieniem takiego egzemplarza od Ciebie, na ile wyceniasz taki egzemplarz jak Ty masz, czyli dobrze zachowany, tak? O wiadomo, on nie jest idealny, ale właśnie tak jak mówisz, że już porobiłeś w nim pewne rzeczy, jest lepszy niż taki średni dostępny w Polsce egzemplarz, jak wcześniej rozmawialiśmy, tak? Tutaj ogólnie, jeżeli w ogóle bym rozważał sprzedaż na tą chwilę, no, na pewno tego nie biorę pod uwagę, ale jeśli, no to gdzieś w przedziale między 40 a 50 tysięcy za to auto, z tym co zostało zrobione i też z dużą już dostępnością części, które mam zgromadzone do tego samochodu, bo ja sobie też przeszukuję różne te strony, portale, jeżeli coś fajnego się pojawia,
no to staram się to od razu kupić, kupujesz, żeby, nie? Na zapas. Bo to i tak ci się przyda, jeżeli ty będziesz miał to auto ileś tam lat, prawda? W sumie do końca, jak ty to sam powiedziałeś, tak, to tak faktycznie lepiej te zaplecze mieć tych części. Natomiast najtańsze takie sensowne Volvo, twoim zdaniem, na ile byś wycenił takie samochody? Za jaką kwotę trzeba mieć, żeby tutaj po prostu zacząć w ogóle szukać, żeby nie kupić trupa? Na dzień dzisiejszy oczywiście. Takie auta, tak jak śledzę gdzieś tam ogłoszenia, takie, które są dojazdne, oczywiście wiadomo, oceniamy po zdjęciach tylko, ale sugerując się właśnie tego tymi zdjęciami, auta za 35 tysięcy już są takimi, które mogą nie wymagać żadnego wkładu na już, tylko właśnie kupujemy auto i możemy sobie nim jeździć. Cieszymy się z jazdy, tak, prawda? Dokładnie. Czyli 35 tysięcy, no tyle trzeba. To nie jest tak naprawdę duża kwota. Porównując do Mercedesów z tamtych lat, no to są o wiele droższe samochody. No. A Volvo wcale nie jest brzydsze, uważam. No generalnie, jeżeli ktoś się nie zna, to dla kogoś auto takie jak Volvo w ogóle wygląda jak każde inne z tamtych lat, prawda? Bo nawet jak rozmawialiśmy, to sam mówiłeś, ludzie podchodzą, pytają, co to za samochód, czy to jakaś Warszawa, czy to jakiś inny samochód, prawda, który im przypomina. Nie wiedzą po prostu, że to jest Volvo, tak? Tak, to jest prawda, więc ogólnie auto samo w sobie swoim wyglądem jest dość ciekawe. No bardzo się wyróżnia na drogach gdzieś tam między tymi współczesnymi teraz autami, więc to też na pewno, ale to jest z każdym gdzieś tam klasycznym takim samochodem, że się wyróżniają i wzbudzają zainteresowanie, no bo też dużo ludzi jednak tego na co dzień nie widzi, a jak się już coś pojawia, no to jednak fajnie popatrzeć na takie auto. No tak, jedziemy sobie przez tą Legnicę i żadnego tak naprawdę auta starszego nie widzę tutaj. Chodzi mi o takie auto, nawet Youngtimera. W zasadzie mało jest Volvo, to tutaj jedzie ciężarówka, tak? Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja jechałem 70 maksymalnie na godzinę tym samochodem, ale to nie oznacza, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że tutaj po prostu tym samochodem nie da się rozwinąć większej prędkości typu 90 czy 100 na godzinę. Po prostu robię to z tego względu, żeby nas było słychać, tak? Nie wiem w ogóle, jak właśnie wyjdzie dźwięk z aparatu. Tutaj wiem, że z tego mikrofonu będzie dobrze, natomiast nie wiem, jak z aparatu. Natomiast tutaj jakbyś zrobił przybliżenie na wskazówkę, to jest poziom paliwa, tak? Tak, to jest poziom paliwa. Ten poziom paliwa dynamiczny się zmienia, widzę. Tak, ta wskazówka trochę żyje własnym życiem. Żyje, zdecydowanie. No, uroki tego typu aut. Po drugiej stronie jest wskazówka od temperatury. Tutaj, nie wiem, czy to będzie akurat dobrze. Tutaj w tym miejscu, tak? Ona też jest cały czas jakby trochę nie stoi w pionie, tak? Tak, tutaj to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, pewne problemy się pojawiły z termostatem. Lekko to modyfikowaliśmy i dlatego teraz tak to wygląda, ale podczas jazdy właśnie ta temperatura inaczej się zachowuje, inaczej ona się zachowuje tutaj na postoju, więc po prostu jest, ale może z czasem coś tam będziesz spróbował działać. Tutaj mamy przebieg całkowity, tak? Tak, i tutaj ciekawostka, bo jest o jedno pole mniej. Aktualnie jest tam 87 tysięcy, ale jest to jedną cyferkę mniej niż teraz we współczesnych autach, więc tutaj tak naprawdę ten przebieg może być 87 tysięcy. A może być też 187, 100, prawda? Albo 300, 200, albo no, jeszcze więcej tego. No w sumie tak, tego nie wiemy i raczej się już nie dowiemy. Dobra, dzięki serdeczne, Krzysiu, za to, że mi udostępniłeś ten samochód, że poświęciłeś czas tutaj, żeby ludzie mogli sobie zobaczyć. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że samochód jest nastawiony na komfort, z tego co zauważyłem. Jest miękki, bardzo miękki, jeżeli chodzi o zawieszenie. Tutaj nawet jak jechałem jako pasażer, to widziałem, że ta maska po prostu ona tak właśnie, tak jak mi się też kojarzy ze starymi Mercedesami, że ten przód sobie po prostu tak pływa. Natomiast no, myślę, że każdy, kto wsiądzie w taki samochód, no to zakocha się od pierwszej przejażdżki, no bo nie oszukujmy się, to jest samochód typowo do przejażdżek, chociaż no może i ktoś jeździć na co dzień, dlaczego by nie, prawda? Dobra, także
Właśnie nie mogę znaleźć biegu. Dobra, znalazłem trójkę. Dzięki serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Jeżeli materiał się podobał, to proszę o zostawienie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, do Krzyśka, zadawajcie je w komentarzach. I tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się jeszcze raz. Na razie. Cześć. Dzięki.